Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 4.0. Mamy tutaj przeciwnika, bardzo dobry, widać po rankingu, dużo partii rozegrał. Okej, no to lecimy. Mamy D4, skoczek F6, C4. I słuchajcie, tutaj już jest bardzo blisko osiągnięcia swojego celu. Mamy gambit budapesztański E5, no i jak teraz się zachować? Głównie się to bije. Grunt, żeby nie wpaść w pułapkę. Bardzo fajnym ruchem jest zagranie posunięcia E4, żeby od razu zaatakować i z tego skorzystam. I posunięcie F4 i tyle. I skoczek na F3. Ok, mamy szacha. Tutaj teraz tak. Przeciwnik w ogóle mnie pyta, czy jestem streamerem. Goniec B4 szach. Wydaje mi się, że można też tutaj na spokojnie zagrać. Myślę, że tak. Goniec D2. Ok, bijemy to hetmanem oczywiście. Potem skoczek na C3. Tu przeciwnik będzie chciał chyba wyjść gońcem. Ewentualnie ruch F5 jest też możliwy. Wydaje mi się, że nie ma co tutaj grać H3. Zagrajmy po prostu skoczkiem na C3, żeby sobie spokojnie wyprowadzić figurki. Ok. Skoczek na D7 chce przejść tutaj sprytnie. Myślę, że zrobimy sobie krótką ruszadę bardzo szybko. I teraz zobaczymy, jeżeli przeciwnik zagra skoczkiem na E6, to H3 obowiązkowo, żeby tutaj go gnieść. Skoczek C5 prawdopodobnie będzie zagrane, więc wtedy chyba wyprowadzę po prostu gońca. No pozycja będzie taka, myślę, że przyjemniejsza troszkę białymi z uwagi na to, że tutaj mam troszkę więcej przestrzeni. Gambit budapesztański nie jest groźny. Skoczek B6 bardzo mnie zaskoczyło. Zaskoczyło to posunięcie. H3 gram od razu, żeby goniec nie wszedł na G4, żeby ten skoczek miał swobodę tutaj bycia. Na polu F3. Tutaj fajnie jest to kontrolowane. My nie musimy tutaj szukać. Goniec na E6. No i co? I teraz chyba skoczek D5 trzeba zagrać, czy B3, żeby go jeszcze próbować gnieść. On może zagrać tak, tak, możemy próbować. Dobra, zagrajmy B3, spróbujemy ograniczać możliwości gry przeciwnika. Ciekawy jestem, czy on zrobi roszadę, bo ma możliwość fajnego zagrania F5, tylko że pojawi się pole E5 dla skoczka. Wprawdzie to pilnuje, ale on to może przygotować, wieża E8, skoczek E5. No i nie bardzo mi się to podobało, ale w pewnym momencie F5 można zagrać. Można też spróbować zagrać po prostu G4 i przyszykować jeszcze mocniejszy szturm pionkami. Też zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Jest posunięcie A5, on będzie tu się szykował. Bardzo ciekawe tutaj zagranie A5. Teraz tak, on chce zagrać tak. Nie mogę zagrać A4, bo on mi wejdzie tu skoczkiem, to będzie nieprzyjemne. Chyba trzeba tak teraz ruszyć, ale zastanawiam się jeszcze nad tym ruchem. On raczej cofnie się tu, tu, tu. Czy ja tam coś uzyskam? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo, więc raczej taki ruch jest możliwy. On zbije. Tak, to też miał jakąś tam przestrzeń sporą, więc gramy skoczkiem teraz do centrum. Wow, szybko zagrał. Ale ja mam teraz możliwość zbicia tu. Jak on tu, to ja tam. Więc tu, tu. Tu. Mam tutaj fajnego pionka do wzięcia. Biję tutaj. Ok. Poza tym, ja chyba mogę od razu walnąć pionkę za darmo. On mi zbije, ja zbiję, on da szacha. Ja pójdę tu. I nic się wielkiego nie dzieje, jesteśmy w domu. Tylko teraz tak. Jak ja tutaj zbiję, nastąpią wymiany i on na przykład zagra królem. Albo zrobi roszadę, albo zbije tu, tu i skoczek wejdzie. Tu. Nie, tu nie będzie nic groźnego. Bijemy po prostu na D6. Jest pionek więcej.
Jest w porządku. Aj, tu jest zagranie tego. Nie widziałem, ale sprytnie. Jak tak zagram, to mi walnie tutaj. Szybko poszedł. Oj, i jeszcze grozi. Ach, te wzięcie pionka nie było najlepsze, niestety. Obawiam się, że mam teraz problem. Wiecie co? Przeoczyłem proste zagranie Hetman F6. Bardzo możliwe, że muszę zagrać tak. On mi walnie tu. Będę musiał się zasłonić, żeby mieć opcję po prostu szybszej gry. Tyle, że w pionkach się wyrówna, ja będę miał słabego pionka, ale ten ruch za mną przemawia. Niestety. No bo co, zagram tutaj, on mi zbije i wejdzie. A może tak w ogóle zagrać? Tak zagram. On zbije tu, szach. Wejście tu. Bicie i tu stracę. Nie wygląda to dobrze. Niestety nie wygląda to dobrze. To bicie pionka D6 często jest zatrute, a w tym wypadku tak się okazało. Chociaż zaraz, hetman tu broni, bo jeszcze myślałem o nad takim ruchem, ale on nie działa. Po prostu zbije. Muszę tak zagrać, on tu, ja tu. No nie mam wyjścia, muszę tak. Niestety bardzo mi się to nie podoba, ale tak muszę zagrać. Muszę w ten sposób. Nie mam innego wyjścia. No, w pionkach się wyrównało. On chyba dostał teraz ciut lepszą pozycję. Czasu ma więcej. Zbił. Bicie wieżą. Będzie ok. Tu jak bicie, to zawsze mam król. Król tutaj. Ta wieża na A1 nic nie robi dobrego. Ok, nawet mam możliwość chyba zagrania tak. Potem tu. Nie no, chyba muszę tak zagrać. Król musi pójść na B2 koniecznie. Nie mogę wpuścić tutaj figury. Aha, on ma takie zagranie. Ale dobra. Chwilunia. Tak, to on mi zwiąże. Dobra, gram tak, żeby mieć opcję taką. On tutaj, tutaj, bicie. Bicie tym. I atakuję jego skoczka, więc. O właśnie. Wszystko się bardzo, bardzo wyrównało. Chyba król do centrum. Jeszcze zastanawiam się, czy nie w tę stronę, czy to jest lepsze. Możliwe, że w tą stronę jest lepsze, bo do centrum, czy na bok. Wieża nie wejdzie nigdzie. Aha, bo on wejdzie mi gońcem tutaj. Gońcem na F5 mi wejdzie, więc chyba muszę tak. Potem tu bicie. Tutaj mi wlezie. No dobra. Ale mogę tak, nic się złego nie stanie. Przecież jak on mi da szacha, potem odejdę po prostu tutaj. A moja wieża pogra. Wolę skoczka jednak zachować. Kto ma lepszą w tej sytuacji pozycję? Ciężko powiedzieć. No jeden szach wiosny nie czyni, bo sobie odejdę tu. I moja wieża idzie na aktywność. Idę tam męczyć pionki. Król jest jeszcze daleko. Jeden szach nic nie zrobi. Na szczęście, tutaj może jakiś taki ruch, to wtedy tutaj. Dobrze, król, że poszedł do centrum, bo tutaj byłoby o wiele gorzej. No i co? I chyba atakujemy po prostu pionka na B7. On musi chyba coś takiego zagrać. Zastanawiam się, czy nie grać tak, czy na przykład. Aha, bo jak zagram tutaj, to on mi jednak da szacha. Możliwe, że ruch wieża A4 i tu było dobre. To jeszcze nic straconego. Dobra, ale uciekam tak. On dobrze zagrał, bo teraz sobie mogę, żeby wrócić tutaj. Z drugiej jednak strony mogę wtedy zagrać tu. O, sprytnie. Sprytnie z jego strony. Tylko teraz tak, czy ryzykować i zbijać tu? On da szacha. Ja tu, on tu, ja tu. On tu, ja tu. I czy jego pionki są szybsze? Ja tu on, znaczy on tutaj. Tu. Chwila, zbijam. Tu. On tu nie może, bo tu gram. Dobra, ryzyk, fizyk. No jak myślę o zwycięstwie, to tylko w ten sposób. Mógłbym powtarzać ruchy na pewno.
i nie byłoby źle. Tylko pytanie właśnie, czy te moje pionki są szybkie. No król jest blisko tych skoczek. Tak intuicyjnie patrząc na te pozycje, wydaje mi się, że jest całkiem chyba ok. No gram tu oczywiście. On może zbić teraz tutaj. No ja zbijam oczywiście tam. Jeszcze jakiegoś tam szacha mogę wtrącić, ale nie, no zawsze takie zagranie będzie lepsze, bo szach potem się może przydać. Gość ma bardzo wysoki ranking. Okej, zbijam tutaj pionka. No i teraz kto szybszy, co nie? On też ma bardzo szybkiego pionka, ale wtedy mogę. Tutaj poszło zagranie. Może tak? W sumie to nie wiem, co jest lepsze, czy tu. Może tu spróbujmy. Mata nie ma, on może dać szacha. Aha, tutaj może zagrać, to będzie chyba dla niego lepsze. Ups. Nie, no jeszcze mam taki ruch na szczęście. Bierze D6. Tutaj prawie mat jest, tutaj muszę wtedy zagrać. Ojej, aż się wystraszyłem, jakbym skoczkiem zagrał, to taki ruch byłby możliwy. Po wybiciu w ogóle. Nie wiem, co to za poza. On trzy piony, ja trzy piony, ale moje chyba szybsze. W połączeniu ze skoczkiem. Myślę, że tak. Gdzie on teraz może odejść wieżą? Chyba tylko tu. To ja wtedy pocisnę tym pionkiem i będę miał szybką drogę. Chociaż on również będzie miał tutaj szybką drogę. Bo wieża C3. Wieża C3 to rozpatruje. O taki ruch trzeba będzie zagrać, on zagra tak. No, emocje trochę tutaj biorą górę, on myśli. Ja potem zagram tak, on tu, ja tu i on jest szybki G4. Ja wtedy tu ewentualnie, tu i tu. Lipa. To musiał tak, on zrobi hetmana. No, nie skomplikowana pozycja. No tak, no muszę tak, muszę. Po prostu muszę, nie mam wyjścia. On tu, ja chyba tu. No nie mam wyjścia, tak będę musiał grać. A, on tutaj nawet zagrał. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No dobra, szybko maszerujmy pionkiem. To jest też już dla nas plus, że już z tym pionkiem coraz bliżej. Oczywiście goniec chce próbować bronić tego miejsca. Słusznie zresztą. No taki ruch, to on musi się chyba też obawiać takiego zagrania. Potem tak. Jakieś tam maty, coś. Król bardzo aktywny. Może po tym ruchu mam teraz taki ruch. W ogóle ciekawy, bo co, on da szacha, ja pójdę tu, on tu, ja tu i trzymam, bo jak tak, to ja biję gońca. No zobaczymy, on ma 4 minuty, ja mam 3 niecałe, zobaczymy, jak to się potoczy. No walka o 2500 jest. No nastąpił taki ruch, tu szybko trzeba podjąć decyzję, bardzo szybko. Pytanie, czy tutaj... On da szacha, ja, on da szacha, ja tu. Pionek będzie miał też szybką drogę. Tak. No dobra, idę tak. Mata nie ma. Tutaj nie ma szacha. Przynajmniej nie może zagrać G4. Wydaje mi się, że to jest ok, posunięcie. Mam jeszcze opcję zbicia pionka, więc to będzie plus. On musi dać szacha, ale wtedy tego pola nie pilnuje. Wtedy pójdę tak. Bardzo mocno, wysoko. Wtedy on poleci tutaj. No mam możliwość też poświęcenia potem zagrania tu. W sumie powiem wam szczerze, nie wiem, tym pionkiem będę szybko po prostu maszerował. Bardzo szybko będę tym pionkiem maszerował. Nie mam wyjścia. On da szacha, ja pójdę tu. Ja pójdę tu. On tu, ja tu. On tu, ja tu. I potem mam szacha tu i wygrywam. Dobra, mój pionek jest też szybki. Dobrze, że on poszedł z B3 na B4 na B5 bardzo szybko. Skoczek stoi świetnie, bo pilnuje tego pola. Wieża jest ograniczona mocno, to jest plus. Czas ucieka, mam 2,5 minuty, on ma 3 niespełna już, więc jest niezła gra. No zobaczymy. Zobaczymy, robi się gorąco, robi się gorąco.
Robi się gorąco i ciekawie. Oczywiście, no, chyba król F5 był dobrym zagraniem, jednak trzymać trzeba to pole, coś za coś. Goniec nie jest w stanie utrzymać jednej diagonali i drugiej diagonali. Robi się ciekawie. No co, wieża tutaj pójdzie, no to zawsze tym pionkiem już jestem trochę wyżej. Król zagrał jednak tu. Aha, taki ruch, to wtedy tutaj, tak? Nie będzie wyjścia. No dobra. Chyba, że... Dobra, idę tutaj, po prostu muszę być szybki pionkiem. No szacha mi da, ja pójdę tu. On tu. Ja może wtedy nawet tak zagram. Aha, on wtedy ma taki ruch. Grozi mat? O kurczę. Tutaj grozi mat. Muszę tak zagrać. On tu, ja tu. Ojejku, grozi mat, ale mi wjechał. Tu muszę zagrać i co wtedy? On tu, ja tu. On gdzieś tam odejdzie, grozi tutaj mat wtedy. Mam przegraną. Muszę tak zagrać. Mam przegraną. Słuchajcie, mam wtopę. Ajajaj, mam wtopę. Mam wtopę. On musi tylko taki ruch zagrać. Potem wieża tutaj już jest nieuchronna. Nie wiem. Zbije tutaj. No mata nie będzie, ale stracę wieżę. Te pionki coś dadzą. Chyba nie za wiele. No oczywiście spróbuję, ale będzie skoczek. Te dwa pionki na wieżę gońca. Ale chyba jest kiepsko. No on musi to dostrzec, to jest proste raczej. Takie zagranie. Dokładnie. A tutaj jest mat. Czekajcie, taki ruch jeszcze mam. Nie, mogę zbić tu. On tu, ja tu. On gdzieś tam. Aha. Ja mam taki ruch. Tam musi pójść. On tak. No dobra, muszę zbić chyba tutaj, nie mam wyjścia. Bo grozi tutaj mat, więc no tak, a jak tak zagram, to wtedy on ucieknie tam i też nie mam obrony. Muszę tak. Minutka mi została. Mata nie ma. Jest? Kurczę, mat jest. Tutaj. Ale pograł ładnie. Tego nie widziałem. No nie, no to jest mat nieuchronny. Ajajajajaj. Tego nie widziałem już na końcu. No nie, no nie. Tutaj ładnie mnie poskładał. No i ta porażka oddala od celu. Tu niestety jest nieunikniony mat. Nie ma co grać. No to mogę dać szacha jeszcze jeden, ale to już nic nie da. No dobra, zagram tak. I on tutaj. I koniec gry. Jest mat. Dobra, spróbuję zagrać rewanż. Jest! Mamy rewanż. No, spadło mi trochę punktów. Jest posunięcie E4. Zagrajmy swoje. G6. D3, goniec G7. Ok. No i C5. Rozwijamy się do centrum. Możliwe, że on zagra F4. A, czyli zamknięty wariant obrony sycylijskiej. Gramy sobie D6. Prosta sprawa. Skoczek na F6. Roszada, roszada. I sobie gramy dalej w szachy. Jest posunięcie F4. Ok. Plan. Wieża B8, B5 tutaj. Takie plany oczywiście są rozgrywane bardzo często. Zagramy tutaj. D4 możliwe. Możliwe, że za późno to zagrałem. Zbić trzeba i goniec D7. Tak, zwykle to jest tak, że jak po rewanżu się gra, no to tu zbiję pionkiem, otwieram wieżę. Ła, nie chciał tutaj tego. To wymieniam hetmany, ale szybko poszło. A czekajcie, to może tutaj po prostu walnę. To będzie lepszy ruch według mnie. Jak on walnie tu, to ja sobie wtedy wymienię hetmany. A on już ma zepsute pionki. Nie widzę tutaj chyba odskoczni skoczka, żeby mnie tutaj poraził prądem, więc działa to dobrze, a mam teraz taki ruch. On za szybko zagrał w tym układzie. Tam się dałem w taką pułapkę złapać. No niestety tam czułem, że coś jest nie tak. No tak. Jeszcze rozpamiętuję pierwszą partię niestety. Ale ładnie tam było. Myślę, że tam było do
wyciągnięcia. Będą błędy. Będzie trzeba przeanalizować, będą błędy. No i gramy hetmanem na b6. No i teraz mam pionka więcej, słuchajcie. Świetną strukturę. Wymieniam hetmany, jest pięknie. Tylko teraz pytanie, czy pionkiem będzie dobre? Czy jednak wierzą to zbić? Pionkiem chyba. No to tak. Atakuje skoczka, skoczek musi po prostu wrócić. Gram tutaj i kolejnego pionka czeszę. Zobaczcie, jakie to proste. A nie, nie czeszę kolejnego pionka. Jednak jeszcze nie, jak się okazuje. No ale tak, wystarczy zagrać skoczkiem, żeby druga wieża już miała grę. Goniec na F1 to po prostu wieża C5. A nie, wieża B4 będę musiał z powrotem zagrać. Aha, on się szykuje tutaj do demolki, więc demolkę szybciutko. Szybciutko tu gramy posunięcie G5, chociaż ciekawe było w sumie bicie. I gramy wieża A8. I słuchajcie, mogłem też w sumie F6 przytrzymać to, ale on może F6 to jakieś E5. No tak, chcesz grać tu, to jest oczywiste. Dobra, H6. Ja potem zagram tak. I bardzo szybko wymienię jedną wieżę. To już jest wygrana partia. Totalnie wygrana partia. Gość pograł bardzo źle, bardzo szybko. A tutaj jedną wieżę jak wymienię, to już jest po zawodach i jeszcze pionek leci. I pioneczek wzięty. No dobra. Myślę, że tak wystarczy. Otworzę gońca. Dokładnie. Zagram tak, z opcją taką. No tutaj wymienimy. On nie widzi taktyki. Aha, poczekajcie, bo ja nie mogę za szybko zagrać. Bo on mi wjedzie tutaj. Ja zbiję tu, on tu, ja tu. On wróci. Aha, ja bronię pionka wtedy na E7. Dobra, strzałka. Strzałka, strzałka i prosty ruch wieża E5. Bronimy pionka, jest ok. Tutaj przejdę sobie tędy i na D4. Król na G7 się ładnie chowa. Totalnie wygrana, 3 piony więcej. I wystarczy podejść królem. Żadnych gruźb. Gość gra na luzie, bo on wie, że jeżeli straci ze mną ranking, to potem go odzyska i nic się złego mu nie stanie. A tutaj mam wiele możliwości prostych do gry. Król F6 sobie zagramy. Myślę, że nawet tak mogę, skoczek świetnie broni. Okay. I lecimy pionkiem do góry. Tu zawsze mam E5, C3, E5, C2. No, C2 mogę zagrać. Stać mnie na to, mam dużo pionów. I taki ruch na pionka. Mogę zbić, on zbije pionkiem, a tutaj on mi zbije tego. W sumie tak zrobię, to bez znaczenia. Wiem, że on odbił tego pionka, zagram tak i tak. Prosta rzecz. Mogę nawet tak, wystarczy. A to tak sobie pójdę. Tutaj już białe nie mają nic do powiedzenia. Ok, spróbuję zagrać jeszcze jedną partię. Jest, mamy to, słuchajcie. D4, jedziemy dalej. I skoczek F3, nie zagramy, nie zagra już budapesztańskiego, będzie hetmański C4. Te partie już troszkę idą szybciej. A, jest obrona słowiańska. Ciekawe, czy będzie wariant Botwinika. Niech będzie goniec G5. I tutaj zagramy E3. Ok.
Wieża na C1. Spoko, wszystko gra. Posunięcie A3 przyda się, to jest taki rozwojowy ruch na pewno, wyczekujący bardziej. Nabicie tutaj. Ok, no to teraz myślę, że po prostu wybijemy sobie na D5. Jeżeli on zagrał B6, to bicie na D5 ma sens. Co? Tutaj nie mogę. Chyba nie, w sumie tam chyba nic nie daje, bo on tam by się wybronił, bo zagrałby dokładnie tak samo. Robimy roszadę, mamy dosyć symetryczną pozycję. Wymiana tutaj tych końców chyba jest ok. Muszę to zrobić. No dobra, i bijemy tu i skoczek D2. Ja takie pozycje lubię, one są takie dosyć ciekawe w grze. No dobra, pomyślmy co dalej. F4, on chce jakoś tam pewnie zagrać. Może hetmanem sobie wyjść. Wyjdę sobie hetmanem. Mamy tutaj taką dosyć szybką dynamikę gry. Fajnie byłoby skoczka ustawić tu. Na razie nie mogę. Moim planem będzie zdwojenie wież teraz. Może jakiś lufcik G3, może H3, raczej G3. F4 się nie boję. Hetman jest na straży. Jak skoczek zagra, to sobie zagram hetmanem na G6. Wymienię hetmany, jeżeli on będzie tego chciał. W ten sposób sobie gram. Oczywiście, słuchajcie, dynamika gry jest zachowana szybka. Pierwsza partia była bardziej przemyślana, ale niestety przegrana, choć było ciekawie. Oczywiście przeanalizujemy sobie tą pierwszą partię. Jestem ciekawy, gdzie tam jakiś błąd popełniłem, jak można było docisnąć. Zobaczymy jeszcze, co tutaj się wydarzy. Tam w sumie, no tak, ten ruch już nie wchodzi w grę, bo jakiś tam jest goniec A6. No dobra, hetman H5 oczywiście, no zobaczymy, jak on tutaj zareaguje. Gram hetmanem tak, żeby on mi nie wlazł gdzieś tam aktywnie, nie próbował mi grać na przykład F4. Cóż, no czy on zagra skoczkiem tu, ja tu, jak on tu, to ja po prostu to walnę. Nawet jak zbiję goniec, wejdę skoczkiem, wymiana. O, to jest chyba mądre podejście z jego strony. Myślę, że bardzo nawet mądre. Skoczek B3 chodzi mi po głowie i tak trzeba będzie zagrać skoczek na D4, wybije, jeżeli wybije, dokładnie, i wybijam tu, grożę wzięciem tu. Więc on jeszcze nie ma czasu na skoczka, ani tu, ani tu. Mam możliwość taką już teraz i wieża C7 szybkie. Skoczek mi się poprawił bardzo szybko, on będzie chciał grać tak. Ja mam możliwość aktywności, więc postaram się z niej skorzystać, chociaż może taki ruch jest też ciekawy. Żeby przejść tędy. Ale zagram jednak tak. Wiecie dlaczego? A dlatego, że jak on zagra wieżą czy drugą, to ja będę miał wzięcie pionka. Chociaż on może mnie teraz przepędzić sprytnie. I co? Zagram tam i co wtedy? A, dobrze. I zagram wtedy sobie tutaj. Skoczek wlazł. Chcę wejść tu. No to co? Wieża C7. Tu się nic nie dzieje. Dobrze, że hetman H5 zagrał. Jestem z tego ruchu zadowolony. Mogę wziąć pionka za friko, tylko pytanie, czy on jest mi potrzebny, bo on zagra tak. A, w ogóle on F4 będzie kombinował. Więc chyba tego pionka należy wziąć. Pytanie, czy skoczkiem? Tak. Dobra. Biorę go skoczkiem. Wydaje mi się, że wzięcie piona jest w porządku. Bo co jak zagra tak, to ja zawsze mam tu. Skoczek D4 stoi fajnie. On może spróbować tak zagrać. No jakoś tam odejdę, nie stracę tutaj hetmana. A pion jest pion. No cóż, takiego ruchu trzeba się obawiać również. F4, potem co? Zawsze mam jakiś tam powrót. Mam nadzieję, że... To się robi już skomplikowana pozycja. Taka trochę może i niebezpieczna. Wzięcie piona. Wzięcie piona, czy jest dobre? W sumie to już wątpię w to wzięcie piona. Właśnie zagrał F4 i od razu będzie mnie tutaj chciał atakować. Dokładnie tak. To jest dobry ruch, ale czy ja nie mogę tak przypadkiem zagrać? Po prostu zbić. Chyba muszę nawet. Bo teraz on jeszcze nie może tak, bo zbijam tu.
Więc on musi odbić. I pytanie, co ja zrobię dalej? Czy G3? Ryzykowne posunięcie, ale co innego zagrać? On potem wjedzie tu? Chyba nie. Zagram te G3. Zagram te G3. Na razie odpędzę hetmana. Hetman zagra tutaj. A nie, jest szach. Wzięcie wieży. Oj! Ale nie, to jeszcze nie jest takie proste. Szach, tu, wzięcie wieży. Na szczęście mam bicie tu. Ale mam dwa skoczki potem podbicie. Zostaje bez jakości. Choć jeszcze mam potem odejście takie i takie. Dobra, zbijam. Poszedł na to. Poszedł na to, słuchajcie. Gdzie król pójdzie? Czy tutaj? I teraz mam takie zagranie, ale on zagra tak. Ja wtedy tu i tu. Jest ciekawie. Nie, jak on zagra tak, to ja w ogóle mam tak. Tego nie przewidział. Mam przewagę, słuchajcie. Mam przewagę. Zbijam po prostu i zbijam tu. Mam przewagę dwóch pionków, ale fajnie wyszło. Wyszło fajnie. Teraz trzeba to dograć. No bierze E1, zdwoić trzeba. Tutaj zagrać. On zagra tak, będzie atakował mi F2. Król jest bezpieczny, dokładnie. Wieża E2, trzeba się bronić. Król G2, podciągnąć figury. No, realizacja takiej pozycji jest. Powinna być względnie prosta. Oczywiście to jeszcze trzeba się troszkę nagrać. Zagram oczywiście królem na G2. Póki co jakieś tam H4 chyba standardowo trzeba wykonać. Może potem tak, może tak. Wymiana oczywiście hetmanów jest tutaj jak najbardziej super korzystna. Tu zagramy sobie H4. On będzie stał oczywiście w miejscu. Ja spróbuję tędy coś podziałać. Tylko teraz pytanie. Pytanie. Zagram tu, on zagra tu. No dobra. Magnus by wiedział, jak realizować takie pozycje. Okej, nie mogę sobie pozwolić na związanie. Może wyrobię sobie wolnego pionka. To może być pomysł, wyrobienie pionka wolnego. To może być bardzo dobry pomysł. Hetman E4 stoi bardzo dobrze. Pilnuje pola A8. Nie dopuszcza do szacha na króla. Jeszcze z H5 się wstrzymam. W sumie ten ruch jest niepotrzebny, bo ten pionek się osłabi. Struktura dobra. No to jest na pewno technicznie, na pewno wygrana technicznie, no ale to zobaczymy. W ogóle też ciekawa partia, jak to się potoczyło. Zaraz sobie przeanalizujemy. No, B3, A4. Wykorzystuję te takie niuanse. Niuanse tutaj w pozycji. Spróbuję to docisnąć. On oczywiście będzie bardzo przeszkadzał mi w moich działaniach, to jestem pewny. Będzie trzeba zapewne w pewnych sytuacjach. A, wtedy mam chyba taki w ogóle ruch, ale on ma szacha, odejście. A nawet coś w tym stylu, dokładnie. Dokładnie tak, będzie mi bardzo przeszkadzał w tym. To nie ulega wątpliwościom. No tak, to mi zbije, co nie? Może w ogóle tak, nie, no tak nie mogę, co ja w ogóle gadam. Ile mam czasu? Dużo. Teraz tak, jak to by zrobić? Tutaj znowu da mi szacha. Myśl, Krzysztof, tak, żeby dobrze to wszystko się ułożyło. Już chciałem zagrać tutaj, abym dostał plombę na F2. Już takie czasami myśli przychodzą do głowy. Co? Tak. Zasłonię się, on zagra tutaj. F3, wymiana hetmanów będzie dla mnie korzystna. I tyle. Tylko król mi się ciutko osłabi. Ale chyba nie mam wyjścia. Zagram tu, on mi zbije, ja tu. Też nie. Nie mogę w taki prosty sposób oddawać pionka. No dobra. Gram tak, schodzę tym hetmanem, bronię swojego pionka B3. Dostanę szacha, to na 100%. Jak będę powtarzał, to on też chętnie powtórzy. Zagram tak potem, on mi zwiąże. No zwiąże mi, to też nie ulega wątpliwości. Zagram po prostu F3, troszkę osłabię króla. O, to nawet tak zagrał. To teraz mam taki ruch.
Jak on da szacha, to mam taki ruch. O, i jest prosta wygrana, bo teraz jeszcze większa siła jest na wieżę. No to teraz tak, to on tutaj już się bardzo, bardzo pomylił. A to tak. I pionkiem. I podejdę królem. Sprawa jest prosta. Okej, mogę sobie zagrać coś takiego. Jeśli on zbije, to ja zbiję wieżą. Też się tutaj przejmować chyba tym nie trzeba. Aha, chwileczkę, bo chodzi o to. Właśnie, podejdzie król. To znaczy tak, ja zbiję tu. On zbije. Ja tak, on musi zbić. I bicie wieżą, to będzie wygrana. No to ja to wymieniam w takim razie. I wymieniam. Ta wieżówka będzie już prosta. Powinna być. A, jeżeli tak, no to tutaj. To gram tak i biję pionka i wygrywam w prosty sposób. On zbija tego, ja gram tu i wygrywam. Też to liczyłem, oczywiście tego nie powiedziałem w trakcie, ale nie sądziłem, że tego pionka przepcha. Dokładnie tak się dzieje. No już zrobię ruch deklarowany. Jak szach, no to oczywiście król sobie tutaj zrobi proste manewry. Jak król podejdzie, to kolejny szach, kolejny szach. Realizacja tej przewagi jest już banalnie prosta. Tutaj oczywiście przeciwnik mógłby się już poddać dawno na tym poziomie. Odciągamy króla, pionek tutaj. Mogę nawet dać szacha, jeszcze jednego zdążę. O, król nawet na e6 poszedł, to jeszcze lepiej. F5. I odciągamy króla. No i wieża e2. Król jak z tej strony jest już odcięty, to sprawa jest prosta. Okej, mamy to. Mamy to, moi drodzy, i przejrzę sobie od razu tą partię. Jak to wyglądało? Przegląd wyglądał 93 do. Okej. I szybciutko przeglądamy. Koniec D3, wszystko się zgadza tutaj. Jestem tylko ciekawy, czy kluczowe ruchy były dobrze zagrane. To jest słabe zagranie. Skoczek B5 każe grać, ale Hetman B3, czyli takie standardowe suwanki. Ja to lubię tego skoczka w centrum zbić. Jak się okazuje, najlepsze nie jest trochę duża gońca. No ale każdy gra jak potrafi, co nie? Taki ruch. Już jest gorszy. Hetman B3 z tej strony trzeba próbować. Tutaj, tutaj. Skoczek. On ma już taką przewagę. Wow. Hetman E6? A, bo przecież jest atak na skoczka. Kompletnie to przeoczyłem. Nie sądziłem, że jest Hetman E6, tylko Hetman F7 liczyłem. No dobra, no moje szczęście, przeciwnik zagrał trochę słabiej. Skoczek Hetman F6, skoczek wleciał tutaj. Wieża C7 się zgadza. Goniec D5 i wzięcie pionka. Wzięcie pionka, tak myślałem, że nie jest najlepsze. Ten ruch był bardzo dobry. Jak odejdę wieżą, na przykład tu, to jest F4. I są problemy. I są ogromne problemy z królem. I to by była chyba przegrana pozycja, słuchajcie. Trzeba było grać H3. Jeżeli tak, to tak. Chodzi Hetman. A, to też trzeba uważać, bo to jeszcze skoczek jest. Więc co tutaj można by było lepiej zagrać?
Wieża AE8. W ogóle, aha, żeby bronić skoczka. No okej, okay, tutaj by były problemy. Przez to bicie tutaj na A7. Zgadza się. Zgadzam się, zgadzam się. No przeciwnik pograł słabiej. Tak, bicie. Hetman. G3. Skoczek wleciał. Cały czas przewaga czarnych. Niesamowite. Tak. Na D5. Aha, zobaczcie, on przeoczył Hetman F7. Ja tego ruchu też nie widziałem, bo chodzi o to, że jak tak, no to jest bicie, no i dwa skoczki są pod biciem i jakość mniej. Wprawdzie, no z rozpędu jeszcze tak bym zagrał. Może jeżeli on by zbił, bo lepsze jest E3 oczywiście, no ale jeżeli on by zbił, to tak. No ta pozycja może nie jest do końca jeszcze jasna, bo dwa pionki za jakość, no ale on by E3 zagrał na pewno. No dobrze, on przeoczył, tak zagrał, wypuścił. A jejku, ja też przeoczyłem. Skoczek B5 i tego skoczka potem trzymam. Dwa skoczki na wieżę. No dobra, ten ruch też daje radę, jak widać. Tutaj, no to też jest wygrana. Dobra, zerknijmy tutaj szybciutko, jak to się wydarzyło. No tak, tutaj bez niespodzianek. Hetman D3, dobra, wieża. Wieża F4. Hetman F3. No tak, tutaj to już jest proste. Tylko jeszcze ta końcóweczka. O, dobra, tu się wszystko zgadzało. Zerknijmy sobie na tą pierwszą partię. Jestem bardzo ciekawy, jak to poszło z tą moją porażką. Pierwsza partia. Już sprawdzamy analizę, przegląd partii. Dobra. Póki co ok, książkowo. Szach. Skoczkiem trzeba grać. Skoczkiem, Krzysztof, trzeba grać. Chociaż gońcem też można, jak widać. Bicie. No, przestrzeń się tu pojawiła. No, skoczek właśnie B6 wyglądał dziwnie. Też mi się to podobało. Król B1. Jakie to jest potrzebne posunięcie. Tak jak powietrze do. Ajajaj. No dobra, H3 poszło, tak poszło. Skoczek D5, B3 jednak. B3 daje możliwość zahaczenia się poprzez ruch A5. No to są ciekawe rzeczy właśnie, takie niuansiki. Teraz skoczek D5, o czym myślałem wcześniej. No dobra, poszło jak poszło, nie ma wyjścia, trzeba tak grać. Tutaj A4. Ja widziałem też ruch B4 jak najbardziej. B4 i wieża jest zamknięta. No i w porządku byłoby tutaj. Byłoby bardzo dobrze. No ale jednak skusiło mnie bicie pionka. Potem nie widziałem tej opcji. Teraz co? Teraz F5 każe grać. F5, goniec B4. No słuchajcie, no tak. Białe tu są świetne. Poszło tak. Niestety tutaj źle. Hetman F6 i są u mnie problemy. Zgrałem tak. Hetman zbił. Tak. Wymiana. Bicie. Roszadka, król B2. Trochę się wyrównało. Goniec D3 gorsze. Nie, tutaj już nie ma krzywdy, że tak powiem. Się wyrównuje bardzo. Goniec F5. Skoczek E4. Pokazuje, że wieżówka jest też lepsza białymi troszeczkę. No ale postanowiłem grać inaczej. Wieżą aktywnie. Wieża tutaj słaby ruch. Tak. A wieża wleciała mi też właśnie tutaj. Dobra, bicie. Czyli to ryzyko tutaj podjąłem. Zobaczcie, ocenia to komputer jako plus pół około, więc takie, no, wyrównuje już po chwili myślenia. Król na F4. Gdzie tu były moje błędy? Tutaj, dobra. Wieża C3, B4 poszło. Goniec, tak. Oj, przegrywam. Po B5 przegrywam, moi drodzy. Trzeba było grać wieża D8, tak, i wtedy tu. Od razu tu? Tak. To było jednak skomplikowane, bo B5, G5 on zagrywa ruch najlepszy. Tak, on tutaj. Aj, i robi się siatka matowa. Ja już w ogóle nie dostrzegłem, że tu są problemy. Tak, wieża E3 fantastycznie zagrał. Król, mat w pięciu, szach. Tutaj, tu. No tego nie widziałem. Tu dałem sobie dać mata. No tak, wpadłem tutaj niestety zrobiłem duży błąd oczywiście, jak widać, i partia była przegrana. No dobra, ale z gościem 2-1, ranking 2, 2000, już sprawdzam, wysoki.
Wysoki ranking już zrobiliśmy. Mianowicie 2497. Słuchajcie, jedna partia zwycięska i będzie speedrun 4.0 zakończony. Ranking 2500, ale to jeszcze już tak blisko, a jeszcze troszkę daleko. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.